Cześć! Dzisiaj będzie o lutowaniu. Pokażę niedrogą i ciekawą stację lutowniczą 2 w 1, czyli na gorące powietrze i na szybko wymienne, kultowe już chyba groty T12. A do tego z funkcjonalną podstawką, czyli to, czego przez prawie 20 lat lutowania laptopowych płyt głównych mi brakowało, a nawet o tym nie wiedziałem. Sprawdzę, jak sobie ta niedroga stacja poradzi i jak wypadnie w porównaniu z urządzeniami, które dotychczas używałem. Będą więc małe SMD, przetwornice w obudowie QFN, KBC w obudowie QFP, kości BIOS-u, gniazdo zasilania, ale też małe BGA. Oczywiście wszystko na płytach ze złomu, tak na wszelki wypadek. Zobaczmy tą stację. To Ihua, tak się to chyba czyta, 706.2. Dostępna w sklepie TechRebel i na Allegro. Wersja z kolbą 506A, czyli tą na groty T12. Grotów T12 chyba nie trzeba polecać. Polecane są chyba wszędzie. I nie bez powodu, bo sam ich używam od wielu lat. Porównajmy kolby. Obie są lekkie, mają podobne rozmiary, ale nowa stacja ma przyjemniejszą w dotyku i precyzyjniej leżącą w dłoni miękką osłonę. Jest po prostu wygodniejsza. Ale to co ważniejsze, ma szybką wymianę grotów. Próbowałem już i udało mi się wymienić gorący grot bez szczekania na ostygnięcie. Używałem małych cążek i nie poparzyłem się przy wymianie. Wystarczyło kilkanaście sekund i miałem już nagrzany, gotowy do lutowania grot. To bardzo przydatna funkcja. Ale zobaczmy jak to lutuje. W mojej starej stacji musiałem ustawiać co najmniej 450 stopni Celsjusza, aby dało się komfortowo lutować. W tej stacji porównywalny efekt jest już między 350 a 400 stopni Celsjusza. Próbowałem też przy 300 stopniach Celsjusza i z lutowaniem niektórych elementów nie było większego problemu. Ale przy czyszczeniu padów już grot stygł i tasiemka się kleiła. Moim zdaniem te 350 do 400 stopni będzie tu optymalne do lutowania i szerokim i cienkim grotem na cienkich laminatach, takich jak na przykład typowe laptopowe płyty główne. Na początek próbuję wylutować małe elementy SMD. Odrobina fluksu i cyny, aby poprawić przewodzenie ciepła. I wszystko ok, wylutowało się bezproblemowo. Czyszczenie padu. Tutaj też wszystko jest ok. Stacja daje radę utrzymać temperaturę. Widać, że tasiemka się nie klei. Sprawdzę teraz mały grot. Szybka wymiana na gorąco. Kilkanaście sekund i mamy rozgrzany, gotowy do pracy grot. Przy okazji zobaczcie tą podstawkę. Dobrze spasowana, kolba jest stabilna, nie wypada. Od razu mamy czyścik i gąbkę. Co kto lubi, to też wygodne rozwiązanie. A z tyłu miejsce na groty T12. Można tam nawet gorący odłożyć. A groty są zawsze pod ręką. Teraz cienki grot. Tu już ustawiłem wyższą temperaturę, ze względu na małą pojemność cieplną grota. Po kilku próbach dobrałem 390 stopni Celsjusza. Da się wymienić kondensator, chociaż ten grot nie jest do tego najlepszy. Szerszy sprawdziłby się lepiej. Zobaczcie jak szybko rozgrzewa się grot T12. A można dokupić kolbę i groty C245. A one nagrzewają się jeszcze szybciej. Lutowanie kolbą takich elementów ma ważną zaletę. Grzeje się płytę punktowo, tylko małe fragmenty płyty i w niektórych wypadkach można tak lutować bez demontażu płyty. A jeśli możemy rozgrzać większą część płyty, wygodniejsze może okazać się gorące powietrze. Ta stacja ma nawiew w obudowie, a nie w kolbie, stąd taki gruby wąż. Obawiałem się, że będzie niewygodny, ale okazało się, że jest miękki i elastyczny, dobrze się układa i właściwie to nie czuć różnicy. Regulacje. Tu mamy wygodne i intuicyjne pokrętła. W przeciwieństwie do mojej starej stacji, tu regulacja nawiewu jest płynna, a sam nawiew jest bardzo stabilny. Można ustawić nawet bardzo delikatny nawiew i za to kolejny duży plus. Sama kolba nie ma otworów do wciągania powietrza, więc nie trzeba uważać, aby ich nie zasłonić. A trzymając kolbę, nie czuć wibracji wentylatora, ogólnie przyjemniejsza w użyciu. Odkładanie i podnoszenie też jest prawidłowo i pewnie wykrywane. W mojej starej stacji różnie z tym bywało. Ale zobaczmy jak to lutuje. Ustawiam 400 stopni i nawiew na 3,5.
Najpierw wylutowywuję przetwornicę w obudowie QFN. Następnie czyszczę pady i pokrywam nową cyną. No i lutuję przetwornicę. Zwróćcie uwagę, że lutowałem niedaleko od plastikowych elementów i nie zostały one przytopione, a nie zabezpieczałem ich kaptonem. Gdybym chciał użyć mojej starej stacji, która nie ma tak małego nadmuchu, musiałbym te plastiki zabezpieczać, inaczej potopiłyby się. Pokażę teraz dwie metody lutowania kości biosu. Mając stację 2 w jednym, można wybrać lepszą w danej sytuacji. Pierwsza to delikatne podważanie i lutowanie całego rzędu nóżek. Nóżki po drugiej stronie trochę się wyginają, ale w niczym to nie przeszkadza. Ta metoda jest wygodna, jeśli nie chcemy grzać większego obszaru płyty. W niektórych przypadkach tak można wylutować i wlutować kości bez demontażu płyty. Druga metoda to często polecana, czyli gorące powietrze. Zobaczcie, jak ta stacja sobie poradzi. Ja tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Wszystko poszło prawidłowo i bezproblemowo. Pora na KBC w obudowie QFP-128. Chcę wylutować układ tak, aby nie pogiąć nóżek. To KBC zamierzam wlutować ponownie, czyli potrzebuję równomiernie ogrzać cały układ i jego okolice. Ustawiam temperaturę na 450 stopni i nadmuch na 3. Będę grzał początkowo z większej odległości i zmniejszał odległość w trakcie lutowania. No i KBC mam zdjęte. Wszystkie pady całe, pierwszy etap zakończony powodzeniem. Czyszczę pady, zanim jeszcze płyta wystygnie. Będzie łatwiej i bezpieczniej. Temperaturę tym razem mam ustawioną na 350 stopni Celsjusza, ponieważ płyta jest jeszcze ciepła. Pady mam wyczyszczone. Drugi etap też zakończony powodzeniem. Do wlutowania KBC użyję mini fali. Ten grot ma małą pojemność cieplną, dlatego zwiększam temperaturę do 410 stopni Celsjusza. Na początek rogi, aby układ się nie przesuwał i można było spokojnie lutować boki. We'll be right back.
I tu też ta stacja poradziła sobie dobrze. Zarówno Hot, jak i Kolba nadają się do takich zadań. Mają wystarczającą moc i nie trzeba dodatkowo dogrzewać hotem czy podgrzewaczem. W razie potrzeby tą stację można kalibrować. Potrzebny będzie pomiar rzeczywistej temperatury. Ja chciałem sprawdzić, jak to działa i na próbę użyłem termopary, multimetru i kaptonu. Rozgrzewam, aż się ustabilizuje temperatura. Trzy przełączenia jednostki temperatury i na wyświetlaczu pojawia się tryb kalibracji. Ustawiam teraz pokrętłem zmierzoną temperaturę i czekam na zapisanie. Polecam kalibrować osobno kolbę i osobno hotel. Kalibruje się to, co jest akurat włączone. Teraz coś większego. Często wymieniany element, czyli gniazdo zasilania. Zobaczmy, jak sprawdzi się stacja. Postaram się nie uszkodzić gniazda. Gdybym użył mojej starej stacji, gniazdo pewnie byłoby potopione. Ale w tej stacji mogę ustawić słaby i jednocześnie stabilny nadmuch. Zobaczmy, czy ta stacja utrzyma zadaną temperaturę i pozwoli wyjąć gniazdo bez jego zniszczenia. Ustawiam temperaturę na 400 stopni Celsjusza i nadmuch na 3. Gniazdo udało się wyjąć i nie widać większych uszkodzeń od temperatury. Teraz czyszczę pad. Temperatura ustawiłem na 380 stopni Celsjusza. Jak widać, cyna jest usuwana bez problemu. Grot bez problemu nagrzewa laminat i utrzymuje temperaturę. Także w pobliżu innego gniazda. Pora wrutować gniazdo. Ustawień temperatury nie będę zmieniał. Tu też problemu nie było. Tą stacją można gniazdo wymieniać bez podgrzewacza. Chociaż podgrzewacz mógłby być pomocny i ułatwić zadanie. Jeśli odłożymy kolbę i wyłączymy gorące powietrze z przodu stacji, stacja nie przerwie procesu wychładzania. Wyłączy się dopiero po wychłodzeniu kolby, a to może ochronić grzałkę przed spaleniem. Zobaczmy teraz, jak ta stacja sprawdzi się przy małym BGA. Przy takich zadaniach często korzystam z podgrzewacza, który bardzo ułatwia lutowanie, ale tym razem ma być bez ułatwień. Ustawiam temperaturę na 450 stopni, nawiew na 3,5. Lekko podgrzewam i nakładam flux, tak aby wypełnił miejsca pomiędzy kulkami pod układem. Flux lepiej przewodzi ciepło niż powietrze, dzięki temu łatwiej będzie ogrzać płytę pod układem. Tym razem skorzystam z uchwytu do kolby. Ustawiam nad układem i cierpliwie czekam. Tu lepiej się nie spieszyć. Jak widzę, że flux dymi, sprawdzam, czy układ już się rusza, czyli czy kulki się stopiły. Dopiero wtedy mogę zdjąć układ. Tu przydałby się przycisk do wychładzania kolby bez jej odkładania. Mógłbym ją wtedy zostawić w uchwycie. Ok, mam wylutowany układ, czyszczę padę na płycie i na układzie. Ustawiam temperaturę 350 stopni i czyszczę padę na płycie, zanim ona wystygnie. Jedną połowę układu zakulkuję za pomocą pasty, a drugą za pomocą kulek. Eksperymentalnie, bo to nie jest właściwy sposób. Powinno się używać tej samej metody i materiału. Ustawiam temperaturę na 400 stopni Celsjusza i nawiew na 3.
mamy zakulkowany układ. Pozostało go już tylko wlutować. Wróćmy do stacji. Poradziła sobie z typowymi zadaniami przy naprawach płyt głównych. Nie mam tu żadnych zastrzeżeń i nie widzę jakiejś większej różnicy w porównaniu z droższymi stacjami. Można nią lutować. Małe elementy SMD, przetwornice, kości BIOS-u, gniazda, a nawet małe BGA. Jeśli chodzi o zalety, to mamy dobrą jakość wykonania, wygodną rączkę do kolby, przemyślany uchwyt na kolbę, szybką wymianę grotów, popularne groty T12 i stabilny nawiew powietrza. To, czego mi brakuje i może będzie w następnej wersji, to przycisk do wyłączania bez odkładania kolby i kilka profili wybieranych przyciskami. Stacja jest dostępna w sklepie Techrebal i na Allegro. Linki w opisie i na ekranie. Będę jej używał i pewnie lepiej ją poznam, więc jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.